Witam Was bardzo serdecznie, Marek Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. Kolejna odsłona, tym razem będzie to nietypowa odsłona, bo będę mówił o grze, której w zasadzie jeszcze nie ma. Właśnie ta gra w tym momencie walczy na portalu Wspieram to o to, żeby ujrzała światło dzienne, czyli tak naprawdę wydawnictwo wystawiło projekt crowdfundingowy, który przy Waszym oczywiście udziale i uznaniu spowoduje, że gra zostanie wydana. Oczywiście mowa tutaj o grze Byle do pierwszego wydawnictwa Alter. Na ostatnim spotkaniu naszym poniedziałkowym w rok 69 mieliśmy okazję gościć Łukasza Wrony wraz z małżonką, który no, zademonstrował nam prawie finalne grafiki, zademonstrował nam grę, czyli jak ona wygląda. Odbiór gry był raczej pozytywny. Mieliśmy okazję zagrać w trybie tam 4-5-osobowym. Mnóstwo osób zagrało w tą grę. No i generalnie wszyscy stwierdzili, że gra jest w porządku. Jest dosyć fajna, fajna interakcja, fajny klimat, więc pomyślałem, że zwrócę uwagę, Waszą uwagę na tą grę, być może jeszcze wysłupacie parę złotych, żeby tą grę wspomóc. Rozumiem, że w międzyczasie odbywało się kilka akcji crowdfundingowych, które wsparliście i być może Wasze portfele są wydrenowane, ale podrzucę Wam kilka argumentów, które przemawiają za tą grą, żeby mimo wszystko wspomóc ten projekt. O czym jest gra? To w tej grze gracze będą po prostu płacili rachunki. Rozgrywa się takie dwa pełne miesiące, czyli dwa okresy, w których gracze będą dostawali rachunki, będą musieli je zapłacić i później na koniec rozgrywki gracz, który będzie miał najwięcej pieniędzy po tych wszystkich rachunkach, bądź też będzie najmniej zadłużony, po prostu wygra rywalizację. Na początku gry każdy z graczy dostaje 6 pionków, czyli 6 członków rodziny, których będzie wysyłał właśnie te różne lokacje. Dostaje w zależności od wariantu, ja może powiem o wariancie 5-osobowym, 4 rachunki. Losowo wybrane te rachunki są oczywiście w różnych wartościach, w zasadzie od 50 do 400, mają różne nominały, 50, 100, 80, 150, 200, więc w tym momencie mamy dużą różnorodność rachunków. No i gracze, takie przygotowanie polega na tym, że gracze będą rozstawiali swoich, po kolei oczywiście wybieramy gracza startowego, będą rozstawiali swoich członków rodziny w poszczególnych lokacjach. Mamy tu w zasadzie do dyspozycji 6 lokacji, czyli supermarket, policja, szkoła, dzielnia, bank, a także kiosk. W zasadzie w 4 z nich będziemy generowali rachunki i będziemy tam płacili rachunki. Jakie ma znaczenie rozstawienie tych członków rodziny? Jeżeli w danej lokacji będziemy mieli przewagę naszej rodziny, czyli na przewagę pionków, to w tym momencie będziemy mogli zapłacić rachunek z 50% rabatem, więc to się opłaca. Jeżeli mamy rachunek 400 zł do supermarketu i tam mamy przewagę, wtedy koszt tego rachunku będzie wynosił 200, więc no, taki bonus. Oprócz rachunków gracze dostają także karty akcji. Na początku są 2 karty akcji, a kartę słabą i kartą średnią. Te karty akcji będziemy dostawali jakby w trakcie płacenia rachunków. Jeżeli gracz zapłaci określony rachunek o określonej wartości, wtedy będzie mógł pobrać sobie określoną akcję, kartę akcji. I zasada jest taka, że jeżeli zapłacił w rachunek załóżmy 400, najwyższy, może sobie podejrzeć taką akcję, która jest dedykowana jako akcja tańsza od 150 do 250 zł. Jeżeli ta akcja mu pasuje, może ją zabrać. Jeżeli nie, kładzie ją pod spód i bierze tą właściwą kartę po prostu akcji w ciemno. W tej tak naprawdę faza czy tura gracza wygląda w ten sposób, że oczywiście pierwsza taki część to jest oczywiście płacenie rachunków, czyli płacimy rachunki, uzyskujemy akcje, możemy zagrać dowolną liczbę akcji na siebie, na innych graczy. Te akcje są dosyć mocno interakcyjne, można powiedzieć, wywołują taką dużą interakcję między graczami, bo powodują nas, załóżmy, że gracze muszą zapłacić wyższy rachunek, muszą wziąć dodatkowy rachunek, a siebie awansować na torze kariery, o której zaraz powiem, możemy kogoś zrzucić, możemy spowodować, że ten gracz nie będzie płacił rachunku, czyli tak naprawdę powoduje tutaj modyfikację
pewnych zasad. Po fazie płatności rachunków mamy taką fazę, która nazywa się kariera albo rodzina. I w zależności od tego, czy gracz chce się zająć rodziną, może przestawić do dwa pionki w różne lokacje. Pamiętajmy, że to będzie taka akcja na przyszłość, bo jeżeli będziemy mieli przewagę w danej lokacji, będziemy płacili taniej, bądź też możemy się przesunąć na torze kariery. Na planszy jest narysowany tor kariery. Mamy tutaj, zaczynamy od 500 i aż możemy skończyć na 1200. I w zależności właśnie, jeżeli będziemy się posuwali na tej torze kariery, za miesiąc w następnym cyklu dostaniemy tyleż po prostu wypłaty. Mamy tu możliwość 500, 525, 650, 750, 875. Mamy także 1000 i 1200, czyli dosyć sporą wypłatę. No i w zasadzie tura gracza, jeżeli wykonaliśmy te wszystkie akcje, tura przechodzi na innego gracza. Jakby cały czas gry wyznacza kalendarz. Do gry będzie załączony kalendarz, taki kalendarz stojący. Oczywiście taki dodatkowy gadżet, który w zasadzie możemy postawić na biurko. Przyjdą znajomi, mówimy: o, fajny kalendarz. Dorzucimy do tego grę i możemy się fajnie bawić. Na każdym rachunku znajduje się, oprócz oczywiście nominału, znajduje się cyfra. Znajduje się cyfra, którą należy weryfikować. To są jedynki albo dwójki. Oprócz nominału oczywiście 50 zł, które trzeba zapłacić. I o tyleż, jeżeli gracz płaci określony rachunek, musi się przesunąć na tym kalendarzu. Ten kalendarz, oczywiście to jest rzeczywiste dni. Autorzy tam umieścili różne wydarzenia. Umieścili jakieś imiona, umieścili jakieś wydarzenia, które są faktycznie, nie wiem, dzień baterii, czy imiona solenizantów, jeżeli, nie wiem, my i załóżmy, jesteśmy Piotrem i wejdziemy, będą imieniny czy urodziny Piotra. Imieniny Piotra, przepraszam, w tym momencie możemy zyskać na załóżmy rabat w wysokości 100 zł. Jeżeli załóżmy będzie dzień singla, a jesteśmy singlem, możemy zyskać, nie wiem, 100 zł. Jeżeli wejdziemy na określone pole i w tym wypadku będzie dzień wolny, no to może się okazać, że te rachunki, zapłacenie rachunków nie będzie możliwe. Więc ten kalendarz z jednej strony no, wyznacza nam czas rozgrywki, a z drugiej strony troszeczkę modyfikuje nam takie podstawowe zasady, chociażby dzień Zeusa, jak mi się dobrze przypomina, jeżeli uda nam się kogoś pocałować, to w tym momencie zyskujemy 100 zł dodatkowo. Więc taka fajna zabawa, taka można powiedzieć luźna atmosfera. I jeżeli dojdziemy do ostatniego dnia, czyli do 31, w tym wypadku wszyscy gracze mają obowiązek spłacić wszystkie rachunki, które już mają, które jeszcze zostały im na ręku. Oczywiście, jeżeli nie mają pieniędzy, no to będą musieli się wspomóc kredytem. Zawsze, jeżeli brakuje nam pieniędzy, oczywiście jest tutaj lokacja w banku, możemy oczywiście pożyczyć, tak? W zależności, czy tam mamy przewagę, czy nie, pożyczamy na wysoki procent, czyli bierzemy 100, oddajemy 150, jeżeli mamy przewagę, możemy wziąć 110, czyli na koniec gry będziemy musieli po prostu te kredyty rozliczyć. Więc tak naprawdę rozliczamy, kończy się okres, w zależności od naszego poziomu na torze kariery uzyskujemy określone pieniądze, uzyskujemy później też losowo rachunki, no i odbywa się drugi cykl, na koniec oczywiście dostajemy jeszcze wypłatę i gracz, który tak jak mówiłem, będzie miał najwięcej tych pieniędzy, bądź też będzie najmniej zadłużony, wygrywa rywalizację. Jeszcze powiem, że na mapie znajduje się jeszcze jedno pole, to jest kiosk. Jeżeli mamy tutaj w kiosku przewagę, to na koniec swojej tury, jakby tej fazy płacenia rachunków, możemy uzyskać akcje. Więc to jest takie dodatkowe. Te akcje wprowadzają troszeczkę modyfikacji, wprowadzają spore zamieszanie. No jak widzicie, zasady są bardzo proste. Klimat tej gry jest taki humorystyczny, określony dużym humorem. Czy to jest gra familijna? No wydaje mi się, że jeżeli zagramy z dziećmi w wieku 8 lat i powiemy, że musimy zapłacić łapówkę na policji, to będzie dużo tłumaczenia, a co to jest łapówka, dlaczego na policji, więc być może określenie gra rodzinna to jest nie do końca właściwe, ale już tacy gimnazjaliści, którzy wiedzą, o co chodzi, myślę, wzwyż, to będą się świetnie bawili. Myślę, że autorzy, którzy projektowali tą grę, no dosyć mocno tutaj wzorowali się na kolejce, wiadomo, kolejka, wielki hit, umieszczona w czasach PRL-u. Tam kupujemy, no to płacimy rachunki, pewne
podobieństwa występują, niemniej jednak tutaj w zasadzie no, tych decyzji nie ma dużo do podjęcia, bo przesuwamy naszych członków rodziny, jeżeli mamy przewagę, mamy rabat, zagrywamy te karty akcji, które dosyć mocno tu wywołują fajną atmosferę, mamy różne karty, które powodują, że są jakieś walentynki, musimy komuś zabrać pieniądze, ktoś nam już chciał zapłacić, okazuje się, że nie ma, zwiększamy limit rachunków na ręku, no te karty dosyć mocno zmieniają w zasadzie takie 40 minut fajnej zabawy. No, gra wywołuje interakcję i myślę, że chyba i taką emocję można powiedzieć. To chyba o to chodzi, no bo fajnie, żeby się dobrze bawić przy grze i myślę, że jeżeli są wśród Was zwolennicy kolejki, którzy lubią taką prostą, niezobowiązującą zabawę, co prawda tam kolejka tworzyła klimat takiego PRL-u, no tu mamy czasy rzeczywiste, aczkolwiek myślę, że rachunki, no któż nie płaci rachunków, i takie osiedlowe klimaty, w zasadzie możemy iść do spółdzielni, zapłacić rachunek, czy też iść do supermarketu, kupić jakieś rzeczy, czy nawet na policję zapłacić jakiś mandat, łapówkę. No w zasadzie fajny klimat, grafiki też zrobione w takim klimacie, całkiem fajnym, więc ja, słuchajcie, no rekomenduję Wam tą grę, zwracam na nią uwagę. My akurat bawiliśmy się przy tej grze bardzo dobrze, luźna taka pozycja, lekka pozycja, nie ma tu nic odkrywczego. Jeżeli gracie jakieś lekkie gry, nie lubicie strategii, lubicie, żeby po prostu zagrać w dobrym towarzystwie, przepraszam, przez pół godziny, 40 minut, to myślę, że gra byle dla pierwszego na pewno do Was trafi i myślę, że przy niej będziecie bawili się całkiem dobrze, więc zapraszam Was, wejdźcie na link do portalu, wspieram to do tej gry, no i oczywiście decyzja należy do Was, aczkolwiek rekomenduję Wam tą grę, bo można się fajnie bawić. Marek Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo, tyle jeżeli chodzi o byle dla pierwszego.